Cześć, tu Sharp Day i zapraszam do pierwszych wrażeń z odpakowania noża Sanremo 7095 LUC GV. To jest ten nożyk. Przychodzi on w plastikowym opakowaniu. Czy dobrze, czy źle? W sumie dla sklepu dobrze. Można powiesić na półce i klient widzi, co będzie z tej półki brał. A jako klient wolę nie kupować tego typu zapakowanych noży, dlatego że po prostu wygląda to tandetnie. Zamówiłem go po prostu, bo był tani i byłem ciekaw, czy z Sanremo jest w stanie zrobić jakiś jeszcze fajny nożyk. No i co? Pierwsze wrażenia. Podpakowanie z pudełka. No, nie wygląda źle. No jest nóż dość ciężki, dość gruby i ciężko się otwiera. No, ciężko to idzie. Ojejku, ciężko się zamyka. Może się on jeszcze wyrobi. No, powiem szczerze, nawet jest bardzo ciężko chodzi. Można się nawet lekko urżnąć od razu. Strzelić da się. Dobra, czyli to kwestia wyrobienia się i nauczenia się. Idzie strzelić, fajnie. Dobra, pierwsze wrażenie może być. Jak to wygląda? Cena tego noża to jest 60 zł 99 groszy. Dużo i mało, całkiem spoko. Może trochę te świecące linersy nie wyglądają zbyt szałowo, ale dobrze. Profil głowni. Trialing point, spoko. Twardość 57-80 Hz. No, myślę, że też jest w porządku, jeśli Chińczycy nie kłamią. Rodzaj zamknięcia to jest liner lock i liner lock działa dość ciężko, ale nie, spoko. To myślę, że też się wyrobi. Na początku działało ciężko, teraz widzę po tych kilku razach już powoli się wyrabia. Dobra, czyli to myślę kwestia rozruszania się tego noża, bo przyszedł z fabryki, nikt go nie ruszał i spoko. Otwieranie się ciężkie jest. Kołek po kciuk. No, tak zwykle. Mały kołek, mały nóż. No, bo mały nóż. No, da się go otworzyć, strzelać, myślę, że się nauczę. Staranie z zewna. 8CR 13 MOV. Nie wiem, czy to prawda. Zakładam, że tak. Jest tutaj napisane ten nóż? Nie. Nie ma napisane, jaka to jest. Nie wiem, czy to widać. Nie ma napisanej stali. Gdzie? Na nożyku. Jest natomiast logo Sanremo. I tutaj z drugiej strony mamy Windrunner. O, to ciekawe. Tutaj akurat kolba nie daje tej informacji, a tutaj jest. Spoko. Windrunner Design. On jest twórcą tego noża. Co dalej z tym nożykiem dostajemy? Dostajemy clips. Tutaj sposób przenoszenia tip down. Nie wiem, czy myślę tego uprawnienia, ten tip down. Ale okej. Okay. Może dlatego, że jest bezpieczniejszy. Otwór na linkę. Spoko. Jest. Kołek otwierany tylko na jedną stronę. Ciekawe, czy da się go przekręcić. To nie wygląda mi na gwint, więc bardzo możliwe, że się nie da go przekręcić. Czy się da? Nie wiem. Może jest gwint. Musiałem to kombinerkami poruszać, zobaczyć. Jeśli da się go przekręcić, to myślę, że w recenzji tego noża ta informacja będzie. Materiał na godziny to jest G10. G10. Czy ona się podoba? Taki pepitkę trochę. No takie coś innego. Powiem, że ten nóż jest trochę taki dziewczęcy, damski. Jako facet go zamówiłem, ale no cóż, no nie każdemu musi się podobać. Odporność na korozję. Tej teoretycznie produkt zapewnia, że jest wysoka. No dobra, zobaczymy. Odporność na stępienie średnia. Zobaczymy. Typ szlifów klęsły. Okej. Okay. Wspomaganie otwarcia brak. No czuć, że jest brak. Musi się wyrobić. Ten nóż ewidentnie musi się wyrobić. Chociaż idzie strzelić, tylko tak trzeba go bardzo energicznie otworzyć. Idzie strzelić. W porządku. Zastosowanie EDC. No, typowo nóż składany. Myślę, że tylko do EDC bym go korzystał. Żadne jakieś wyjście do lasu czy coś. Raczej ten nóż tego nie przetrwa. Przecież głównie jest dość gruba. Wymiary 161 mm, to jest długość całkowita. Długość głowni 66 mm. Waga 79,2 g. Spoko. Jak się go bierze do ręki, jest on w miarę leciutki, mimo że sprawia nawet wrażenie takiego dość masywnego. Jak to w sumie nożyk. Ale okej. Okay. Nie jest już ciężki. Gwarancja 12 miesięcy, producent Sanremo Chiny. Dobrze. Tak to wygląda na dzień dobry. Tutaj nie mam jednej informacji, która mogłaby się przydać. Jaka jest grubość głowni? To od razu tutaj zmierzę. To jest
2 mm, 2,5 mm. Grubość głowy wynosi 2,5 mm. Ok, jest to całkiem dobry kawałek, gruby kawałek stali. Dodatkowo tu jeszcze mamy oczywiście Jinping, nie wiem czy o nim wspomniałem, chyba nie. Spoko, myślę, że do jakichś tam podstawowych prac będzie ok. Przychodzi nóż z fabryki, no taki całkiem ostry. Może nawet to jest ogląca ostrość, ciekawe. Na razie nie sprawdzał. Zaczynamy zabawę. Czyli tak, obecnie ten nożyk ląduje do mojej kieszeni, a ten nożyk z mojej kieszeni. I jak jest tej porównanie wielkości? Czyli mamy Kershaw, Highball i widać Kershaw dłuższy i chyba, no nie, tak samo. Ale nie wiem czemu, Sanremo sprawia mi wrażenie bardziej masywnego. Jest troszkę dłuższy, ale wygląda jak bardziej masywny nożyk. Ciekawe. Ale tym da się strzelić. Da się. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że z zakupu będę zadowolony, jak zawsze. Lubię nosić noże, lubię się nimi bawić. Nie, myślę, że będzie przednia. Natomiast ten nóż, pomimo korzystania z niego przez kilka ładnych dni, no niestety sposób otwierania nie za bardzo mi przypadł dalej do gustu. Jakoś brakuje mi tutaj kołka. Więc niestety. Więc wszystkim na razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam.